Dzień dobry. Mamy 21 kwietnia 2019 roku i w końcu udało mi się osiągnąć na kanale 100 subskrypcji. Chciałbym podziękować widzom, którzy często się pojawiają obecnie na moim kanale w komentarzach, jak i ci, którzy pojawiali się wcześniej. I w pierwszej kolejności chciałbym podziękować tutaj użytkownikowi Skoki Podkarpacie TV. Skoki Podkarpacie TV, ostatnio rzadko bywasz na moim kanale, ale jednak muszę powiedzieć, że to był jeden z takich decydujących momentów dla mnie, dla w ogóle prowadzenia tego kanału. Tutaj pojawiłeś się na kanale w czerwcu zeszłego roku. To był taki moment, że już szczerze mówiąc nie chciało mi się już, coraz mniej już wrzucałem filmików i może niekoniecznie zawiesiłbym w ogóle ten kanał, ale na pewno tutaj twoje komentarze, lajki, w ogóle taka, też wspomaganie twojego kanału, też tam komentowałem twoje filmiki, to było takie coś naprawdę fajnego i to pozwoliło na to, że gdzieś tam odzyskałem motywację do tego, żeby w ogóle znowu wrzucać filmiki, żeby robić to częściej i dziękuję ci za to. Mam nadzieję, że znowu będziesz się pojawiał na moim kanale, że w ogóle też twoje kanały ruszą gdzieś tam z powrotem w górę, że znowu sam będziesz wrzucał filmiki. Kolejni tacy użytkownicy, którzy w historii gdzieś tam się pojawiali, to był Pa3, Mati Kolej MK. Ostatnio ich nie widzę, ale też to był taki moment, że był taki moment, że pojawiali się częściej, że też fajnie było komentować. W dalszym ciągu wchodzę na ich filmiki, w dalszym ciągu je lajkuję. Kolejny taki użytkownik to fan DSJ4 and F1. No właśnie, nie wiem co się stało z twoim kanałem. Mam nadzieję, że to usłyszysz. Fajnie suby ci rosły. Naprawdę już miałeś kanał taki, myślę, że coraz bardziej liczący się w ogóle. Kilkaset subskrypcji było. Naprawdę niektóre filmiki miały po wiele tysięcy wyświetleń. Szkoda, nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że szybko na YouTube wrócisz i dalej będziemy tutaj komentować swoje filmiki, lajkować, bo naprawdę to jest fajna sprawa tutaj. To było to, że pojawiały się na moim kanale i to, że mogłem oglądać twoje filmiki, które naprawdę były dobre. Teraz użytkownicy, którzy albo pojawili się niedawno, albo pojawili się dawno, ale powiedzmy, że rzadko bywają na kanale, ale chciałbym na pewno wspomnieć, bo to są użytkownicy, którzy pojawiają się. MM Games. Fabryk Rex, jak muszę ci powiedzieć, że naprawdę myślę, że z twojego kanału coś może być fajnego i to te takie tematy historyczne, które się tutaj pojawiają na twoim kanale, pójdź w to oprócz gier, bo myślę, że naprawdę z twojego kanału może być coś dużego, coś fajnego. Technik Cup, tutaj Technik Cup, ja muszę powiedzieć, że fajnie w ogóle obserwować, gdzieś tam komentować, bo pojawiasz się bardzo często na innych kanałach, większych kanałach, które ja też oglądam. Także fajnie tutaj ciebie obserwować. Mark Drake, tutaj też dzięki ci bardzo, że często bywasz na moich filmach, jak też w dalszym ciągu będę na pewno twoje filmiki lajkował. Fortnite Gamer 123, też jakiś czas temu, kilka tygodni temu pojawiłeś się na moim kanale, także trzymam kciuki za rozwój twojego kanału. Ember Go, tak samo, to już od kilku miesięcy tak naprawdę niemal na każdym filmiku ciebie widzę i też zamierzam każdy twój filmik na pewno lajkować, jeżeli tylko będziesz je wrzucał. Neyvron TV. Tak samo tutaj trzymam kciuki za rozwój twojego kanału. Win, który wcześniej tutaj był pod pseudonimem Minemax, też ma drugi kanał o skokach. Też dobre rady, tutaj po prostu motywujące mnie do tego, żebym od strony technicznej lepiej ten kanał prowadził. Także dzięki ci bardzo. Też taka motywacja. DNS Grow i Kuba Game. Także pojawiacie się na moich filmikach. Dziękuję wam za to bardzo. No i co? Co dalej? Dalej chciałbym na pewno wrzucać filmiki na kanał. Tak myślę o tym, żeby bardziej też tematycznie były te filmiki zróżnicowane, nie tylko sport, ale także inne tematy. Bardzo chciałbym na pewno wrócić do tego, żeby do filmików z plenerów, do tego, żeby było tego więcej. Też mam naprawdę jeszcze wiele pomysłów na ten kanał. Kiedy będę miał więcej czasu, to na pewno je wprowadzę. Co jeszcze mogę powiedzieć? Możecie na przykład też zajrzeć na mojego Instagrama, zaobserwować mojego Instagrama.
Dlatego, że jeżeli uda mi się w końcu wyruszyć w teren, to myślę, że tam będę wrzucał też takie relacje z podróży na bieżąco. Jeżeli na przykład będę miał neta w smartfonie, to wtedy na bieżąco będziecie wiedzieć, gdzie jestem w podróży. Myślę, że w najbliższych dniach gdzieś się udam. I ci, którzy będą obserwować Instagrama, to będą wiedzieli, gdzie jestem. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.